Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Przebywając na górnym piętrze swojego domu, pewna kobieta usłyszała podejrzane odgłosy. Z racji tego, że miała kilka psów, zapewne pomyślała, że to jeden z nich, ale na wszelki wypadek postanowiła to sprawdzić. I jak możecie się domyślić, sprawa wcale nie była taka prosta. Nagranie jest o tyle zagadkowe, że na próżno jest szukać o nim jakichkolwiek informacji. Możemy jedynie założyć, że nie była to wcale pierwsza tego typu sytuacja, a kamera została zamontowana w tym pomieszczeniu właśnie z powodu ciężkich do wyjaśnienia sytuacji. Nagranie wygląda na autentyczne, a szczególnie reakcja kobiety, która wraz z doświadczeniem kolejnych aktywności wydaje się być coraz bardziej przestraszona. Mężczyzna pracujący w szkole jako woźny podzielił się z ludźmi w internecie nietypowym nagraniem, które otrzymał od jednego ze swoich współpracowników. Był to moment już dawno po zakończeniu jakichkolwiek zajęć, a autor nagrania był wtedy kompletnie sam. Mimo to w pewnym momencie podczas sprzątania usłyszał coś dziwnego i na wszelki wypadek postanowił wyciągnąć telefon. Na pustych szkolnych korytarzach autor nagrania usłyszał coś, co do złudzenia przypominało głos dziecka. Nie padły jednak żadne konkretne słowa, a przynajmniej nie jestem w stanie nic zrozumieć. I o ile taka sytuacja dla niektórych może być faktycznie straszna, to warto zaznaczyć, że była to tylko jedna z wielu dziwnych sytuacji, których wieczorami doświadczają w tej szkole pracownicy. Ostatecznie, jak sami przyznają, już dawno doszli do wniosku, że budynek jest po prostu z jakiegoś powodu nawiedzony. Niestety, gdy coś się dzieje, jest to zwykle bardzo nieoczekiwane i rzadko udaje się coś nagrać, ale na nasze szczęście udało się uchwycić jeszcze jedną nietypową sytuację. I'm a custodian at a haunted school PT.2. These are motion activated. Why is it on by itself? Thank you.
The range is only about 5 feet. Tym razem to nie podejrzany głos, a aktywowane ruchem urządzenie, które zaczęło się dziwnie zachowywać. Zaczęło zachowywać się tak, jakby ktoś przy nim stał, ale jak wszyscy dobrze widzieliśmy, nikogo w jego pobliżu nie było. A przynajmniej nikogo żywego. Ostatecznie nie od dzisiaj wiadomo, że to, co przychodzi z niematerialnej strony, potrafi w jakiś sposób oddziaływać na wszelkie elektroniczne urządzenia. Pytanie tylko, co dokładnie nawiedza tę szkołę? Czy to coś złego? Czy budynek kryje jakąś mroczną historię? Ciężko powiedzieć, bo póki co to jedyne, czym podzielili się pracownicy, ale być może z czasem pokażą nam więcej nietypowych sytuacji. Jeśli podobają Ci się takie odcinki, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Osobiście wychodzę z założenia, że jeśli dziecko mówi, że coś widzi albo wskazuje na jakieś miejsce, mówiąc, że coś tam stoi, to nie można tego bagatelizować, bo z dużym prawdopodobieństwem tak właśnie jest. Szczególnie jeśli dziecko nagle zaczyna się dziwnie zachowywać, rozmawiać z czymś, czego my nie widzimy, a do tego opowiada o kimś, kto nocami pojawia się w jego pokoju. Właśnie z taką sytuacją musiał zmierzyć się ten zatroskany ojciec. Stop it. Hello? What are you doing? Oh, really? Yeah. Right. Are you crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, can you tell me off at night? What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got his fever up there and he's up there. Okay. In the corner. Okay, thank you. Well, he annoys me at the moment because he keeps saying he always finds on you. Okay, thank you. Zwisający z sufitu tajemniczy byt, który komunikuje się tylko i wyłącznie z małym dzieckiem. To samo w sobie jest już przerażające, ale to nie wszystko. Zatroskany ojciec posłuchał ludzi w internecie i kazał spać synowi w innym pokoju, jednocześnie na wszelki wypadek zostawiając w pomieszczeniu kamerę. I podczas jednej z pierwszych nocy miało miejsce to. Zaraz po tym, gdy dziecko szepta „przestań, straszysz mnie”, coś, czego nie widzimy na nagraniu, mocno szarpie je za nogę. Tak naprawdę ciężko się nawet domyślać, jak bardzo przerażony musiał być ojciec, gdy zobaczył to nagranie. Nie wiadomo, czym jest ta tajemnicza istota, która doczepiła się do jego dziecka, ale jedno jest pewne. Cokolwiek to jest, na pewno nie ma dobrych zamiarów. A teraz jedno z najdziwniejszych nagrań, jakie kiedykolwiek widziałem. Do tego nie mamy o nim żadnych konkretnych informacji, oprócz tego, że sytuacja została uchwycona na kamerę monitoringu, założoną zaraz nad barem w nieokreślonej bliżej lokacji. Jedno krótkie nagranie i tak wiele pytań. Kim są ludzie widoczni na nagraniu? Czy to wszystko przytrafiło im się przypadkowo, czy może wcale nie był to zwykły przypadek? Jaka istota jest na tyle silna, żeby w taki sposób rzucać dorosłym człowiekiem? I przede wszystkim, czy to, co właśnie zobaczyliśmy, jest w ogóle prawdziwe?
Długo szukałem, ale nie udało mi się znaleźć żadnych konkretnych informacji na temat tego nagrania, co zresztą jest naprawdę bardzo dziwne. Ja co prawda poległem, ale być może ktoś z Was będzie wiedział więcej i uda nam się ustalić coś konkretnego. Dajcie znać w komentarzach. Wyobraź sobie, że pracujesz jako ochroniarz i masz za zadanie prowadzić rejestr wchodzących i wychodzących osób. Zawsze, gdy ktoś wchodzi do budynku, musisz spisać jego dane i potem pozwolić mu wejść. Niby nic takiego, praca jak każda inna, a na pewno niezbyt trudna. Co jednak, jeśli pewnego dnia nagle doświadczasz czegoś, czego nie jesteś w stanie w żaden sposób wyjaśnić? To jest już kolejne nagranie takiego typu, gdy ktoś zdaje się widzieć i wchodzić w interakcję z osobą, której nie widzą kamery. Ciężko powiedzieć, czym mogą być te istoty, ale sami musicie przyznać. Zwiększająca się liczba takich nagrań naprawdę daje do myślenia. Szczególnie, że jeszcze nie tak dawno temu takie sytuacje nie miały wcale miejsca. Ale co jeśli ci wszyscy ludzie wcale nie mają doświadczenia z duchami, ani podobnymi istotami? Jeśli się tak zastanowimy, to jest jedna istota, która zgodnie z legendami nie ma odbicia w lustrze. Mam na myśli oczywiście wampira. Ale czy istnienie takich istot jest w ogóle możliwe? I czy w ogóle lustra i kamery mają cokolwiek ze sobą wspólnego? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. A teraz jeszcze jedno krótkie, ciekawe i tajemnicze nagranie, na którego temat nie udało mi się znaleźć żadnych konkretnych informacji. Wiemy jedynie tyle, że całkiem przypadkowo na kamerze udało się uchwycić dość nietypowe zjawisko. To wygląda jak typowy przykład poltergeista. Niestety mamy do dyspozycji jedynie to krótkie nagranie. Być może jest gdzieś jakaś dłuższa wersja, albo nawet jeszcze więcej nagrań od tych samych ludzi. Niestety nie udało mi się znaleźć nic więcej. A teraz coś, co podesłał nam jeden z naszych drogich widzów. Michał otrzymał od znajomych ciekawe zdjęcia i nagrania, które przedstawiają dość nietypowy widok, na który natknęli się podczas wyprawy na ryby w miejscowości Ławy obok Myśliborza. Niedaleko jeziora w pewnym momencie zauważyli świetlisty obiekt unoszący się zaraz nad kronami drzew. Co ciekawe, cokolwiek to było, unosiło się w tamtym miejscu naprawdę bardzo długo i było widoczne nawet wtedy, gdy zapadła noc. To oczywiście automatycznie wyklucza jakiekolwiek drony czy flary, które nie byłyby w stanie tak długo wisieć w powietrzu. Ale w takim razie, czym była tajemnicza świetlista kula krążąca bezgłośnie nad drzewami? Czy mieliście kiedyś podobne doświadczenia? Dajcie znać w komentarzach, a jeszcze jako dodatkową ciekawostkę, Michał podesłał nam jedno zdjęcie swojego autorstwa, które również przedstawia coś, czego nie potrafi zidentyfikować. Tutaj również możemy zaobserwować tajemniczy obiekt unoszący się nad lasem, jednak w tym przypadku nie jest to świetlista kula, a coś, co kształtem przypomina w pewnym sensie butelkę. Przyznam się bez bicia, że nie mam pojęcia, co to może być, ale na pewno nie wygląda na coś, co spotyka się na swojej drodze codziennie. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do subskrybowania kanału, to nic nie kosztuje, a dzięki temu YouTube będzie Wam co jakiś czas polecał nowe filmy. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym mogę w tajemnicy pracować nad klonowaniem alpak i powoli tworzyć alpaczaną armię zagłady. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.